Witam wszystkich, zapraszam na Wasteland 2. Rozprawiliśmy się ostatnio ze złomiarzami. No i tu widzę jeszcze, że jakaś skrzyneczka leży. Zobaczmy, co to jest. Jest wybuchowe. Drewniany kostur. Dobra, zobaczmy tą broń obuchową, bo tutaj coś ostatnio było, jakieś tasaki wylosowane. 10. Mniej zadaje ran, ale... 10. Dobra, niech będzie ta, co to ma, to ok. Ale może tej damy. No lepsze, będzie miała teraz kijek. Jak na Indiankę przystało. Tu nie. Tu mamy tasak. 7 na 10. No, taki nóż bardziej mi się podoba. Minus 1 za atak. Jak to wygląda? Ze znakiem chodzi. Nóż ma większą szansę na trafienie krytyczne, ale tylko 2. Mniejszą przebijalność pancerza. Nie chcę też tutaj stracić tej taśmy. Dobra, na razie nic z tym nie robię. Zupełnijmy sobie amunicję. Sorry. Okej. No już mało mam amunicji do snajperek. Nie jest za dobrze. Dobra, idziemy dalej. Może najpierw to, bo teraz jeszcze się tutaj coś, jakieś miny przytrafią. Tu jest też przejście. Aha, do tego drugiego obozu. Jakieś skradanko pewnie można było uskuteczniać. Też złomiarze. Strzelec złomiarzy. No to gdzie ja tu się nie przebiję? Znajdź sposób na radzenie z TPK-ami albo z kolejarzy. Co, że ja mam tu wszystkich ich wyrżnąć, tak? Trochę ich tu sporo. Przydał mi się jakiś handlarz, kurczę. Wiecie co, pójdę chyba... No, sprawdźmy to jeszcze. Chyba się zawrócę do... No nie, to jest pofortyfikowane. Nie przebije się tędy. Wrócę tam do kebaba. Może jakieś apteczki zakupię. Bo mam już tego towaru trochę. Najwyżej tu wrócę. Jestem z powrotem w obozie kolejarzy. Zobaczmy sobie, co jest tutaj na zachód. Może tam coś ciekawego znajdziemy też. Albo po prostu koniec mapy. Jakieś butelki. To pykanie sami. Może tu jakiś będzie w końcu handlarz. Sejfik. Aha. Bo już lekki zapach śmierci czuć. Lej raczej stary i nieaktualny. Nie zaminowane. Ok, spróbujmy to otworzyć.
magazynek. To by się przydało w sumie tej. Ale i tak mam mało amunicji. Dobra, dajmy. Czy mam tych magazynków? Trochę. Okej. Będzie miała więcej amunicji. No właśnie, 9. To samo mógłbym założyć. Właśnie. Tej. No to spróbujmy rozebrać. Może jakaś taśma się z tego wyplącze. Okej. Okej. Będzie trochę szansy na... No, przepraszam. Ten. Minus 2 do szansy zacięcia. Muszę coś. I to odbierzmy na części. No niestety. Ale mogę też ten tasak rozebrać. Mam nawet 2. Jeden sobie zostawię. Ale też nic się pomaga. No dobra. To by było na tyle. To wychodzimy. Poszliście tam? Nie, nie. Tutaj? Możemy wejść do jakiegoś baraku. A tu? Jakieś... Jakaś zbrojownia. Dziwne. Tu jest zaminowane, ale to nie jest. Otwórz. Bazuka. Granat porządny. AT-4. No zobacz. Jakieś zabaweczki dla Bronsona. Jak jest. 700 punktów obrażeń. Burzyciel. Z czego on strzela? Może jest tu pomp. Dziwne, wygląda jakby nie potrzebowało amunicji. No dobra, nieważne, i tak na razie nie mam nic do rozwalania takiego. Dziwna miejscówka. O, tu jeszcze sejfik. Obciążenie. Dobrze. Też zaminowany. Muszę Bronsonowi sapera rozwinąć. Się przydaje, tak. Ktoś już potrzebuje więcej teraz punktów. Trudno, idziemy dalej. Okej, jesteśmy tutaj. Tu jesteśmy. Tu już chyba doszliśmy do końca. Tutaj co będzie? Tu jest jeszcze barak. Sprawdzimy te wszystkie chałupy, no. Quarex. Mówimy okularami, a chyba lekarz. Dzień dobry strażnicy, witajcie w salonie gier. O! Popykamy się w Wasteland 2 może. Pytajcie o co chcecie. Mogę wam powiedzieć wszystko o grach. Aha. Co jest twoim cennym eksponatem? Super Scope. Mierzysz telewizor i strzelasz. Jak z normalnej sprawy, tylko że nikogo nie zabijasz i nie używasz przemocy. Ale potrzebuję do tego gier. Może coś w kolejarza wam powiesz. Och, no dobrze.
większość czasu gra w gry. Co sądzisz o pociągu? Wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły, ale musiałby on przenieść swój salon gier, więc tego nie chcę za bardzo. Co myślisz o Tobekanach, przepraszam. Nie, to on mówi Tobekanie. Bekanie. A co myślisz o kebabie? To nasz boss siedzi w mini, z mini bossami w ratuszu. Ma jedną rękę, wiem o tym. Ach, ci coś tam mieszkają w drugim obozie. Nie lubić mamy ich. Kradli nasz złoty gwoźdź czy coś takiego. Co wiesz o gwoździu? To totem Topeka. Bagnet byłby dobry z niego. Czy potrzebujesz pomocy? Niewiele możecie zrobić, chyba że chcecie pomóc mi zapełnić moją kolekcję gier. Mam wszystkie stare systemy oprócz konsoli CDI. Trudno ją znaleźć, pewnie nie sprzedali więc jeszcze 30 stóp. Coś takiego wspaniało w CD. Och, miał 1 MB RAM. Co można zrobić z taką kolosalną pamięcią? Dzięki za pomoc. To się super dowiedzieliśmy od niego dużo. Można popykać w gierki jakieś. Missile Command. Muszę nagrać. Co to jest? Jakaś spluwa. Aha. To jest ten jego eksponat. A w ręku ma tasak. Nic się od niego już więcej nie będę wiem. Dobra. Szukamy dalej. Jest coś zakopane. Powieść. Kula śnieżna, amunicja trochę nie zła. Nic ciekawego. Tu byłem już? Tu chyba nie byłem. Tu nie byłem chyba. Weźmy do tego baraku. No i safe. Jest safe. Mamy wyminowany. No i tu coś jest. Dobra. Apteczka, dobrze. Jak nie kupimy, no to może przynajmniej pozbieramy trochę pteczek. Tu byłem, teraz tutaj wejdźmy. O, jakiś trup. Co to jest? Podciął sobie żyły koleś. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Bardzo ciekawe. Kto to ma? Tu jest. Opowieść o żonie Henrym. Przewinę powoli, jak ktoś będzie sobie chciał przeczytać. To se przeczyta. Pierwsze wydanie książki czynnej gry Filipa K. Dicka. Coś jeszcze tu jest? Nic, dobra, wychodzimy. Tu coś zakopane. Może telefon komórkowy? Amunicja, zajebiście. Bransoletka paskowa, super. Dobra, coś czuję, że tu będzie zaminowany teren. Jakoś tak śmieciowata tutaj. Aha, znowu ćpuny. Trochę słabe podejście, bo
Nie mam tutaj żadnej osłony. No, trudno, ale to może ze snajperki ich podłatwiam. Teraz będzie widzieć. Jeszcze poza zasięgiem. Teraz? O, teraz jest ok. No jak mam zaznaczyć dwie osoby? Tak. Okej. Okay. Z rewolwerem. Okej. Okay. Pięknie. Dostał ładnie. Prawie nie żyje, zajebiście. Tu oczywiście będzie tryb reakcji. Bronson na razie. Tryb reakcji. Angela też nie widzi. Mariola, Mariola. Ale to już następnego próbujemy. Pięknie. Super, zanim dobiegnie, to już. Ach, rozstrzelanie. Okej. Okay. Pięknie. No na to się przydała. Jeszcze mi poprawimy z pistoletu. Już ostatni, więc może. Pięknie. Jeszcze jakiś to jest? Nie. No i ładnie poszło, szybko. Niestety amunicja też ładnie szybko idzie. No ale z tymi gościami to może być ciężko, więc... Pieczone skorpiony, super. O, a Rakow. I trochę amunicji. I pieczone skorpiony. Dobra, zobaczmy. Rozbierzmy tego Marakowa. Aż już tych solidnych magazynków mam tyle, że... Szkoda gadać. O, ja też awans. Okej. Okay. Awansujmy sobie. Dzięki, dzięki. No. Teraz w strzelbach czy w pistoletach? Może dowódcę. Dajmy dowódcę. To jest chyba ważniejsze. Tak. Dobra. Idziemy dalej. Co nie ma ciekawego? Tu coś jest. To jedna jest zaminowana, a ta nie.
O. Drewniana przypinka. Pieczone skorpiony i trochę amunicji. I bazooka następna. Może się to przyda na tych złomiarzy. Tutaj jest jakieś wejście. Ciekaw jestem, co jest w środku. No dobra, ale zobaczmy. O! Półhandlarz. Można z nim pogadać. O. Przez chwilę myślał, że jesteśmy tylko halucynacją. Mamy nie mówić kebabowi. Strażnicy to są najlepsi. Czemu obawiasz się kebaba? Chupacabra? Nie lubię, jak przydajemy selkit. Dobra. Selkit, co to jest ten selkit? No to akurat wie. Aha, jest przepis ze skorpiona. Strażnicy kupują narkotyki. Myślę, że jest niewidzialny. Bonking albo Billing kupuje. Rozsmakował się w selikcie. Andel. Co sprzedajesz? Trochę radioaktywnych grzybków. Na co te grzybki? Grzyby to będzie moje grzyby. Aha, mniejsza, to i takie ważne. Ma jedną kępkę przy starym wraku pociągu. Dobym tylko jak je wyleźć z tej dyni, to wybrałbym się tam i zabrał do następnej partii seliktu. Aha. Co sprzedajesz? A czego wam trzeba? No dobra, możemy sprzedać trochę szmelcu. Trochę się tego nazbierało. Tak. Aha, nie ma. Ma za mało złomu. Nie ma koleś pieniędzy. Dobra, to może kupmy od niego na razie coś. Co ma? Fajka do seliktu tylko. I łagodne środki przeciwmylowe. Super drogie. Nie chcę tego. Dobra, co to jest drogie? Zostawmy sobie bransoletkę, to na pewno. No, nie chcę tego sprzedać. No i kupię to. Dlaczego nie mogę tu? Ale bez sensu. Już nie będę tego. Dobra, tam już 14. Fuck it. Do widzenia. Myślałem, że będzie miał coś ciekawego. No tutaj tak naprawdę nic ciekawego. Dobra. Wchodzimy tu dalej. Nie, teraz tu przejdziemy. Tu, a tu. Dalej na wschód. Ćpun z rewolwerem, ale. Już nie groźny. Może już są ok. Macie jakiś złom? Muszę kupić. Ja podacie 30 złomu. Okej. Zapomnijcie o sprawie, dobra. Tu coś będzie. Dookoła można iść, aha. Tu są ich skrytki. Tak po prostu pozwolą nam wziąć. Zardzewiałe naramienniki. Jakiś śmieć.
piłka tenisowa i trochę amunicji. A te zardzewiałe na ramienniki coś będą? Nie. Okej. Dobra. Spróbujemy jeszcze z kim pogadać. Okej. Czyli to by było na tyle. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczymy, co będzie dalej. Coś mi się tu nawieruszył. No tak. Bronson i Mariola lubią się zawieruszać. No dobra. To by było na tyle. Do usłyszenia.